Zobaczmy, jak to jest dodawać do siebie wielocyfrowe liczby zapisane w systemie dwójkowym. Zróbmy to na przykładzie. Powiedzmy, że chcę dodać na przykład liczbę 1, 0, 1, 1 do liczby 1, 1, 1. No więc okazuje się, że takie liczby zapisane w systemie dwójkowym dodaje się dokładnie tak samo, jak liczby zapisane w systemie dziesiętnym. Po prostu podpisujemy jedną pod drugą i dodajemy pod kreskę. Jest tylko jedna istotna różnica. To za chwilę się przekonamy o tym, na czym ona polega. No bo jakbyśmy chcieli dodać jedynkę do jedynki, no to byśmy chcieli napisać tutaj 2, Ale w systemie dwójkowym nie mamy cyfry 2. Musimy sobie przypomnieć, jak dwójka, zapisana w systemie dziesiętnym za pomocą takiej cyfry, zapisuje się w systemie dwójkowym. W systemie dwójkowym 2 to jest zero jedności i jedna dwójka. 0 jedności i 1 dwójka. Czyli w systemie dwójkowym ta liczba ma taką postać. Czyli 1 dodać 1 to jest 2, ale zapisane w takiej postaci, że to jest 0, i 1 musimy przenieść na następne miejsce. Tak samo jakbyśmy zrobili dodając w systemie dziesiętnym. Gdyby w wyniku, gdybyśmy w wyniku dostali 10, to tutaj byśmy napisali 0, a tutaj 1. A tutaj w systemie dwójkowym, wtedy kiedy dostajemy dwójkę w wyniku, to piszemy 0 i 1 przenosimy na następne miejsce. Teraz musimy dodać do siebie trzy jedynki. Czyli ch chciałoby się tutaj napisać 3. Ale nie mamy cyfry 3 w systemie dwójkowym. To, co w systemie dziesiętnym jest trójką, to w systemie dwójkowym zapisuje się jako 1, dwójka i 1, jedynka. To jest zapis tej samej liczby w systemie dwójkowym. Czyli tutaj w wyniku dodawania tych trzech jedynek dostaje 1 i 1 przenosi się jeszcze na następne miejsce. No i teraz mam 1 dodać, 0, dodać to będzie znowu 0. 1 przeniesione, 1 dodać 1 no to będzie 0 i 1. Czyli tak jest wynik tego dodawania. Możemy sprawdzić, że to się zgadza, tłumacząc te liczby na system dziesiętny, z którym jesteśmy bardziej zaznajomieni, bardziej obyci. Jaki będzie zapis tej liczby w systemie dziesiętnym? No to mamy 1, dodać 1 dwójkę, dodać 0 czwórek, dodać ósemkę, czyli to jest razem 11. No i to jest w systemie dziesiętnym zapisane, żeby nie było wątpliwości. Teraz te trzy jedynki to się tłumaczy na jedną jedynkę, jedną dwójkę i jedną czwórkę, czyli to daje w sumie 7. To jest oczywiście w systemie dziesiętnym. A ta liczba tutaj na dole, którą dostaliśmy w wyniku dodawania, no to mamy 0, może pod spodem napiszę zero jedyn, jedności, jedną dwójkę, zero czwórek, zero ósemek i jedną szesnastkę czyli to jest 16 dodać 2, to jest 18 w systemie dziesiętnym. No i rzeczywiście 11 dodać 7, to jest 18, czyli poprawnie wykonaliśmy to dodawanie. I widzimy, że dodawanie w systemie dwójkowym jest bardzo proste, chyba nawet prostsze niż w systemie dziesiętnym.